Weronika Szkwarek z redakcji Bankier.pl. Dzień dobry. To jest specjalny program 20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl. Razem z redakcją wybraliśmy 20 gorących tematów gospodarczych, żeby wspólnie z ekspertami z tych dziedzin poszukać odpowiedzi na pytanie o to, co przed nami. Bohaterami tego odcinka są pracownicy i pracodawcy, a moim gościem jest prezydent Konfederacji Lewiatan, pan Maciej Witucki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moje pytanie brzmi, z jakimi wyzwaniami spotkają się pracodawcy i pracownicy w ciągu najbliższych miesięcy i potem lat? No rzeczywiście to jest dobre pytanie, rozkładając to wyzwanie na dwa horyzonty czasowe, bo z jednej strony na przełomie lat z tymi samymi, to jest taka dość zaskakująca odpowiedź jak na czasy rewolucyjne, czasy post-covidowe czy covidowe. Natomiast tak naprawdę te duże makrotrendy dla naszego rynku pracy, one się nie zmieniają, czyli zaczynając od nich właśnie, wciąż będziemy mieli kłopot demograficzny, czy mamy kłopot demograficzny, wciąż jakby zakładane są jednak znaczne spadki populacji Polski, w związku z czym z punktu widzenia pracodawców będzie to niewątpliwie wciąż rynek pracownika, czyli wciąż będziemy poszukiwali nowych osób. Te problemy z jednej strony emigracji, z drugiej strony ta konieczność sprowadzania pracowników z zagranicy, one pewnie będą zostawały, więc ten trend długoterminowy, on mimo rewolucji covidowej się nie zmienił, wciąż ten sam problem, czyli zbyt mało perspektywy dla Polski. No i też pracowników, którzy niekoniecznie są dopasowani do warunków na tym rynku pracujących, więc raz to jest ilość, a z drugiej strony to jest jakość, czyli konieczność, szukając jednak rozwiązań na te najbliższe lata, no konieczność jednak prowadzenia reformy dalszej systemu edukacyjnego, dopasowania go do kształcenia ustawicznego, bo ta demografia będzie powodowała w sposób nieubłagany, że osoby takie jak ja, 50+, będą stanowiły no bardzo dużą część rynku pracy, tej podaży pracownika na rynku pracy i w związku z czym te osoby w nowej cyfrowej rzeczywistości będą musiały być cały czas dokształcane do nowych narzędzi. I oczywiście nie tracenie uwagi na z punktu spojrzenia tutaj strategicznego fokusu na imigrantów, ponieważ wykształconych imigrantów cały czas będziemy potrzebowali. I tutaj to krótkoterminowe zachwianie COVID-em, którego zaraz przejdę, ono nie powinno jednak powodować z naszej strony jakby utraty tego spojrzenia długofalowego, które związane jest ze spadkiem ilości mieszkańców Polski i ze spadkiem podaży pracowników na rynku. Oczywiście kończąc już to długoterminowy trend będzie powodował, że również presja na wynagrodzenia pewnie długoterminowo będzie pozostawała. Natomiast krótkoterminowo, no bo to jest, mamy tą nową rzeczywistość covidową, oczywiście tu są gigantyczne zmiany i te zmiany są dwie. Jedna to jest naturalnie telepraca i ona tutaj mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni czy najdalej miesięcy od naszej rozmowy zostanie również legislacyjnie dopracowana, bo ona stała się już faktem, codziennością dla tysięcy, jeśli nie milionów Polaków. Natomiast no i uregulowanie w polskich przepisach prawnych wciąż jest za mało precyzyjne, wciąż jest za mało elementów, które doprecyzowują odpowiedzialność strony pracowniczej i pracodawcy. Tu jest to duże wyzwanie. Ta telepraca z nami zostanie. Ona nie będzie tak masowa jak dzisiaj, bo widzimy już w firmach, które masowo na tą telepracę przeszły, że z jednej strony pracownicy, głównie ci młodzi, to jest zaskakujące, chcą wrócić do pracy fizycznej, bo jednak stwierdzają, że tylko w kontakcie fizycznym, w spotkaniu w firmach, no można zdobywać kompetencje i wiedzę, że bardzo trudno jest się doszkolić do zawodu, pracując od siebie z domu, więc na pewno ta praca zdalna będzie się nieco zmniejszała, natomiast pozostanie ważnym elementem i stąd trzeba ją uregulować. No i drugi trend, który my jako pracodawcy oceniamy bardzo negatywnie, to jest ta krótkoterminowa spekulacja płacą minimalną. No mamy na pewno, nawet jeśli mówiłem przed chwilą, że długoterminowo będzie brakowało pracowników, pensje będą rosły, no to na kilkanaście najbliższych miesięcy mamy niewątpliwie problem kryzysu. Kryzysu o takiej dość nieznanej głębokości. My jeszcze nie wiemy, gdzie ten kryzys nas zaprowadzi. No a w międzyczasie jest ta ogromna presja narzucana przez rząd w postaci podniesienia gwałtownego pensji minimalnej. Tylko żeby przemówić obrazkiem, nasze PKB, które spadło w pierwszej połowie tego roku, sprowadziło nas tak naprawdę do punktu startowego gdzieś z przełomu roku 2017-2018, kiedy pensja była poniżej pensja minimalna była poniżej 2000 zł. No a mamy raptownie z takim PKB wylądować z pensją minimalną na poziomie 2800. To na pewno będzie duże uderzenie, w szczególności w mikro i małe firmy, które już dotąd zatrudniały osoby często tylko na pensji minimalnej, dopłacając pewnie nie do końca w sposób transparentny dodatkowe wynagrodzenie. Dzisiaj to będzie w nich uderzenie. Więc podsumowując, długofalowo trendy się nie zmienią.
siły, wciąż brak pracowników, wciąż konieczność sprowadzania pracowników z zagranicy, krótkoterminowa na pewno konieczność dopracowania telepracy, no i niestety to uderzenie w pensję minimalną, tak jesteśmy troszkę ofiarą niestety deklaracji politycznych sprzed 2 lat, które pomimo COVID-u w dość nierozsądny sposób czy nierozważny zostały zrealizowane, czy lada chwilę będą zrealizowane przez rząd. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Chciałam dopytać tutaj, ponieważ mówiąc o tych trendach długofalowych, mówił Pan o umiejętnościach i o wykształceniu, które będzie potrzebne na rynku. I chciałam dopytać, jakie umiejętności, jakie specjalizacje będą poszukiwane, kogo pracodawcy będą szukać w tej perspektywie długofalowej. Pozostajemy krajem produkcji, w którym oczywiście będzie się pojawiała robotyzacja. Pomimo robotyzacji, która oczywiście staje się faktem, widzimy marki samochodowe w szczególności idą w tym kierunku, no jednak przez najbliższych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat ta pełna robotyzacja raczej nam nie grozi. Stąd wciąż praca w przemyśle, ale praca w przemyśle hybrydowym, to takie modne słowo w tej chwili, czyli w przemyśle, w którym przyjdzie tym pracownikom żyć obok maszyn, pracować obok maszyn. I tu na pewno takie zręby czy podstawy wykształcenia takiego technicznego, właśnie parainżynierskiego, one będą potrzebne. A drugi element, jakkolwiek dzisiaj na przykład branża usługowa czy hotelarska cierpią z powodu COVID-u, no to jednak ten długofalowy jest wciąż taki sam, czyli usługi, czyli też opieka nad tym starzejącym się społeczeństwem. I to nie tylko ta opieka medyczna, oczywiście jej bardzo brakuje, te zawody medyczne bardzo będą nam brakowały tutaj zasoby do ich wypełnienia. Ja mam nadzieję, że no nie będzie zajmował się tylko bezduszny robot z Gwiezdnych Wojen w wieku podeszłym, także tutaj są potrzebne osoby, ale w ogóle ta obudowa osób starszych, te wszystkie ułatwienia logistyczne, które będą potrzebne, to są na pewno branże, w których będą poszukiwane osoby, ale te osoby przede wszystkim z umiejętnością dokształcania się, douczenia się, niekoniecznie zmian takich absolutnie o 180 stopni zawodowych, ale na pewno umiejętności douczania, no i też infrastruktura uczenia czy szkolenia ustawicznego, którą powinno w partnerstwie z biznesem państwo budować. Dziękuję. A jeszcze wracając tym razem do tych zmian, które powinny nas czekać w najbliższym czasie, powiedział Pan o regulacji w pracy zdalnej. Chciałam właśnie też o to zapytać, co powinno znaleźć się w takim razie w kodeksie pracy, aby ta telepraca, ta praca zdalna była możliwa i była jak najbardziej jakby zabezpieczona z takiego punktu praw pracownika i też praw pracodawcy. Praca zdalna, ona się poniekąd już jakoś w systemie pracy znajduje, natomiast ono widzimy dzisiaj w zestawieniu z rzeczywistością covidową, że to jest zbyt mało precyzyjne. I tu są właściwie trzy elementy. Jeden element to jest kwestia bezpieczeństwa pracownika, tego umownego BHP, czyli właśnie wyraźnego rozpisania w odpowiedzialnościach stron, czy na przykład jeśli ja pracuję tutaj zdalnie rozmawiając z panią, a później udam się piętro niżej, żeby przygotować sobie kawę i tęże kawą się nie daj Boże oparzę, to czy jest to wypadek przy pracy? To takie znów anegdotyczne sytuacje, ale dzisiaj nierozwiązywalne, więc doprecyzowanie tych wzajemnych odpowiedzialności z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy znów z kompromisem dla stron, bo to też nie chodzi o to, żeby tą presję przesuwać w kierunku takim, że wypadki przy telepracy nie będą istniały. Drugi element to jest kwestia rozliczenia czasu pracy, bo znów telepraca ma to do siebie, że ona jest płynna i że właściwie to jest to, co nawet przed COVID-em powodowało, że myśmy chętnie o tym rozmawiali jako pracownicy również, żeby mieć tą możliwość dopasowania godzin czasu pracy do naszego życia rodzinnego, do naszego życia osobistego. Taka opcja oczywiście tutaj istnieje, natomiast to jest wprowadzenie narzędzi głównie elektronicznych, które będą mogły i też rozpisów, form rozpisywania czasu pracy, które będą powodowały, że pracownik będzie z jednej strony wynagradzany za swój czas pracy, a z drugiej strony pod pewną kontrolą pracodawcy będzie mógł ten czas dopasowywać do swojego życia prywatnego. I trzeci element, on jest wydaje się drobny, a jednak myślę będzie budził bardzo dużo emocji. To jest już podnoszona dzisiaj kwestia jakby wynagradzania za koszty ponoszone przez samego pracownika, znaczy tutaj podziału kosztów pracy, tego czy jeśli firma dostarcza komputer do pracy zdalnej na przykład,
no to czy firma powinna również w jaki sposób powinna płacić za koszty elektryczności tego zużywanej przez tenże komputer, czy ogrzewania. Mówi się nawet o takich pomysłach, żeby część kosztów miejsca zamieszkania pracownika była pokrywana przez firmę. Ja myślę, że tutaj trzeba być dość ostrożny, bo z drugiej strony możemy wejść w taki nieustający targ pod tytułem pracodawca stwierdzi, że pracownik nie ma na przykład teraz kosztów dojazdu, czy zmniejszają mu się koszty dojazdu do pracy. No i myślę, że tu rozwiązanie będzie pewnie jakaś dyskusja o ryczałtach, które biorąc pod uwagę typ wykonywanej działalności będą powodowały, że temu telepracownikowi będzie się coś dopłacało, natomiast nie wchodziłbym raczej w jakieś takie szczegółowe rozliczenia, bo wtedy rzeczywiście możemy się obudzić za kilka lat wciąż bez legislacji. Okej, okay. I właśnie, mamy kryzys, tak jak też Pan poruszył kwestię płacy minimalnej. Rząd zdecydował o podniesieniu mimo takiej sytuacji na rynku i w Pana opinii, ile powinna wynosić w tym momencie płaca minimalna w 2021 roku, czy powinna zostać na tym samym poziomie, co w 2019? Przede wszystkim systemowo rzecz biorąc powinniśmy odejść od systemu, w którym to jest kolejna zabawka w rękach tak naprawdę polityków, bo oczywiście ta płaca minimalna, jak widzimy, ona podlega teoretycznie systemowi konsultacji z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego, ale w praktyce może być absolutnie narzucona przez dowolną większość parlamentarną. Więc myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby odejść od systemu tego ręcznego sterowania. W teorii jest algorytm, ale on jest rzeczywiście teoretycznie, on jest, jak widać, dzisiaj naginany, bo algorytm mówiłby dzisiaj o 2000, około 2700 zł, rząd 2800. Natomiast myślę, że przede wszystkim jest czas na to, żeby płacę minimalną, upraszczając, powiesić na rynku, w sensie powiązać ją z wynagrodzeniem średnim, no bo to, co realnie pokazuje, co dzieje się na rynku pracy, to jest średnie wynagrodzenie. I to średnie wynagrodzenie rośnie, kiedy jest popyt na pracowników, spada, kiedy jest kryzys. I taki koncept, który, żeby być też uczciwym, kilka lat temu strona pracodawców nie chciała się na niego zgodzić. Dzisiaj myślę, to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Wydaje się, że tu jest porozumienie między pracodawcami a związkami zawodowymi. To stwierdzenie, że płaca minimalna będzie procentem, na przykład 50% wynagrodzenia średniego. I to powoduje, że ona będzie się podnosiła i obniżała jakby samoczynnie, bez wpływu na to świata polityków i w pełnym połączeniu z tym, co dzieje się na rynku pracy. To wydaje się być takie rozwiązanie docelowe. Ono też występuje w takich rodzących się regulacjach europejskich, więc to jest pewnie kierunek, którym powinniśmy pójść. Natomiast krótkoterminowo absolutnie powinniśmy zamrozić płacę minimalną. Widać, że ta płaca minimalna jest dzisiaj bardzo mocno wciąż według ostatnich danych, które były pokazywane, co prawda z końca 2018 roku, ale widać, że w małych firmach większość pracowników wynagradzana jest płacą minimalną. W praktyce oznacza to, że większość tych pracowników jest pewnie wynagradzana płacą minimalną plus sposób, tak jak powiedziałem, mniej czy bardziej transparentnych, dostaje jeszcze jakiś dodatek od pracodawcy. To jest oczywiście optymalizacja kosztów zatrudnienia przez te małe firmy, no ale one to robią po to, żeby przetrwać. I teraz jeśli gwałtownie tym firmom podniesiemy to minimum, które one wypłacają, no w tym momencie rzeczywiście oprócz takich post-covidowych upadłości możemy mieć jeszcze upadłości wynikające właśnie z gwałtownego spadku konkurencyjności głównie tych małych firm. To głównie uderzy tych najmniejszych, bo duże firmy dzisiaj w większości wypadków wynagradzają już powyżej wynagrodzenia minimalnego. Także tu w szczególności sektor MŚP będzie z tego powodu cierpiał i tutaj absolutnie powinno zostać 2600 zł z roku ubiegłego. No jeśli mielibyśmy pójść na kompromisy, to żeby nie zmieniać ustawy o płacy minimalnej, bo tam jest algorytm, który wylicza właśnie te 2712 zł, można byłoby ewentualnie pójść w tym kierunku, ale na pewno nie 2800. To nie jest czas na realizację obietnic politycznych, które były składane w czasach super prosperity. Dokładnie tak. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę, a o rynku pracy i najnowszych trendach z nim związanych przeczytacie na łamakbankier.pl. Jeszcze raz chciałam podziękować Panu Witulskiemu za przyjęcie zaproszenia i za odpowiedzi na moje pytania. Dziękuję bardzo.